Moje uszanowanie, dzisiaj będzie zupełnie poważnie, bo dzisiaj przed nami kolejna zupełnie poważna rocznica. Rocznica, która jak to w Polsce bywa, tradycyjnie bardziej nas dzieli niż łączy. Dzieli nas na tych, którzy uważają, że powstanie warszawskie było potrzebne i wręcz konieczne, oraz na tych, którzy tak jak ja uważają, że było niepotrzebne, że było wielką tragedią, która doprowadziła do śmierci gigantycznej liczby zupełnie niepotrzebnych ofiar oraz do całkowitego zrujnowania stolicy. Jestem ponadto także zdania, że naszą tożsamość historyczną powinniśmy budować w oparciu nie o przegrane powstania, lecz o wielkie zwycięstwa, których przecież nie brakuje. Ale to jest temat na zupełnie inną rozmowę. Nie zmienia to jednak faktu, że uważam również, że jesteśmy winni pamięć i gigantyczny szacunek wszystkim tym, którzy wzięli udział w tym powstaniu. Tysiącom ludzi, młodych ludzi, którzy poświęcili swoje życie w walce o godność, honor i wolność, wykazali się bezprzykładnym heroizmem i gigantyczną odwagą. Tego nie możemy im zapomnieć. Zapraszam Państwa na wiersz Jedyna Prawda. Ryszard Kiersnowski. Jedyna prawda. Jest tylko jedna prawda. Bez kłamstw wykrętnych, bez cienia. Prawda walczącej Warszawy. Prawda ludzkiego sumienia. Jest tylko jedna cena, którą oznaczyć najprościej. Cena ludzkiego życia płacona za prawdę wolności. Jest tylko jedna droga, od krzywd daleka, od sporów. Droga uczciwych ludzi, droga ludzkiego honoru. Nam niepotrzebne są słowa, ani przemówień ton łzawy. Niech politycy szukają sumienia w gruzach Warszawy. Niech odszukają tam wolność, dawno zgubioną w traktatach. My dosyć mamy współczucia, dosyć uśmiechów Piłata. Do świata Polska przesyła apel tragiczny i krwawy. Honor ludzkości i historia odmierzy Golgotą Warszawy. Życzę Państwu wszystkiego dobrego i do zobaczenia.